10 stycznia, czwartek, czas na raport. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam, a dziś w serwisie między innymi. Strajk związkowców w obronie prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W Rybniku można wypożyczać samochody na prąd. Nabór do programu Czyste Powietrze wstrzymany. Protesty górników przed siedzibą spółek górniczych do tej pory przeważnie były związane z zarzutami przedstawicieli związków zawodowych i załogi wobec ich zarządów, ale dzisiejszą pikietę pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej zorganizowano, uwaga, w obronie prezesa Daniela Ozona. Protest rozpoczął się przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przedstawiciele załogi i związków zawodowych pikietowali w obronie dotychczasowego zarządu spółki z prezesem Danielem Ozonem na czele. Nie pozwolimy na odwołanie tego człowieka, bo to jest człowiek na odpowiednim miejscu i stanowisku, który powinien być. I takiego sobie życzymy w JSW KOKS, a nie politycznego rozdania nieudaczników, którzy nie potrafią zarządzać i nie mają wiedzy, proszę Państwa. Wiemy, że 2020 rok jest rokiem, który będzie trudny i możemy mieć podobne problemy jak w 2015 roku. Tylko że teraz Rada Nadzorcza powoduje destabilizację firmy i zagrożenie tej firmy. Na wieść o podjęciu przez Radę Nadzorczą decyzji o odwołaniu jednego z wiceprezesów zarządu protestujący ruszyli do budynku i weszli do sali, w której trwały obrady. Tam zażądali od Rady Nadzorczej odwołania swoich decyzji. My nauczeni doświadczeniem, że Państwo nie jesteście żadnym gwarantem, żadnym, bo to co Pani mówi, to ja to przyjmuję, ale nie przyjmuję, że to jest pewnik. Nie ma obawy, że jakikolwiek inny zarząd zmieni cokolwiek. Protestujący dali Radzie Nadzorczej godzinę na przedyskutowanie sprawy. Po tym czasie członkowie Rady, nie podejmując dalszych decyzji, opuścili w eskorcie policji siedzibę JSW. Ostatecznie podstawowy cel protestujących, czyli utrzymanie prezesa Ozona na stanowisku, został osiągnięty. Jednak pozostałe decyzje Rady Nadzorczej i tak budzą poważne zastrzeżenia związkowców. W dniu 10 stycznia 2019 roku podjęto uchwały w sprawie odwołania dwóch członków zarządu Jastrzębskiej Spółki. Pana Artura Dyczko, zastępcy prezesa zarządu do spraw strategii i rozwoju, oraz pani Jolanty Gruszki, zastępcy prezesa zarządu do spraw handlu. Jako przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej, mając na uwadze przede wszystkim dobro spółki, oświadczamy, iż nie zgadzamy się z treścią podjętych uchwał. W związku z powyższym głosowaliśmy przeciwko ich podjęciu. Działania Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej z mianowania ministra energii jest szkodliwe dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Działania ministra również szkodzi Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak zapowiadają protestującym, to dopiero początek ich akcji. Po naszych dzisiaj przemyśleniach na pewno Państwo zostaniecie poinformowani o dalszych działaniach sztabu protestacyjno-strajkowego, bo w taki się na pewno dzisiaj przekształci. W Rybniku pojawiły się 3 kolejne punkty ładowania samochodów elektrycznych. Co więcej, na terenie miasta stoi też 5 ładowanych na prąd samochodów, które można wypożyczyć. Rybnik idzie z duchem czasu, ale czy mieszkańcy także? Póki co w mieście zarejestrowanych jest około 30 samochodów elektrycznych. Tutaj przy Placu Wolności, ale także przy ulicy Białych i Budowlanych to 3 nowe miejsca w Rybniku, gdzie można naładować samochody elektryczne. Mobilność elektryczna się pojawia i dzisiaj takich samochodów, o ile dobrze pamiętam, mamy już blisko 30. Widać ewidentnie taki prąd wznoszący i bardzo dobrze. Ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim wszystkie te działania są zgodne z planem mobilności miejskiej, które taka uchwała pojawiła się 2 lata temu i Rada Miasta wskazywała m.in. na to, że ten trend elektromobilności w Rybniku powinien być rozwijany. Posiadaczy samochodów elektrycznych będziemy mobilizować jednak do tego, żeby ładowali się w domu, a to są stacje przeznaczone dla car sharingu i dla takiego przyspieszonego ładowania w razie potrzeby, dokładnie. Kolejne punkty ładowania pojazdów to ukłon w stronę osób, które na co dzień jeżdżą samochodami na prąd. Stacje ładowania na pewno są bezpłatne dla rybniczan w pierwszym okresie udostępnienia tych stacji. Dla mieszkańców Rybnika będzie przeznaczony bezpłatny 2-letni pakiet ładowania
na te samochody. Dzisiaj to jest taki pierwszy poważny przyczynek do tego, by rybniczanie w szerszym zakresie korzystali właśnie z pojazdów elektrycznych. Również mamy ustawę, która zobowiązuje samorządy do tego, aby zwiększać ilość transportu właśnie ekologicznego w miastach. W nowych punktach samochód można nie tylko naładować, ale także go wypożyczyć za pośrednictwem specjalnej aplikacji na telefon. Kosztuje złotówkę za minutę korzystania z takiego BMW i3. W tej opłacie zawarte są oczywiście ubezpieczenia, kwestie podatkowe, kwestie energii elektrycznej, która jest zawarta w cenie takiej usługi. Kolejne punkty ładowania pojazdów pojawią się w nowo wybudowanym parkingu wielopoziomowym w Rybniku. W mieście być może zostaną też uruchomione elektryczne jednoślady. Na stokach Podbeskidzia pojawią się policyjne patrole narciarskie. Przez najbliższych 6 tygodni w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku funkcjonariusze będą pełnić służbę na terenie kilkunastu stacji narciarskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. W województwie śląskim od najbliższej soboty służbę na stokach pełnić będzie 60 policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Bielsku Białej, oddziału prewencji w Katowicach oraz pododdziału antyterrorystycznego. Główne zadania patroli to zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na stokach i terenach przyległych, podejmowanie interwencji wobec narciarzy i innych osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, czy udzielanie pomocy ratownikom GOBR w ratowaniu życia i zdrowia ofiarom wypadków w górach. Ponadto policjanci w patrolach zmotoryzowanych zabezpieczą prewencyjnie drogi dojazdowe i parkingi przy stacjach narciarskich. Wszystkie te działania odbywają się w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Na wniosek policji i prokuratury sąd w Rudzie Śląskiej tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć pokrzywdzonego 62-latka. Do zdarzenia doszło w nocy w piątku na sobotę w jednym z mieszkań w dzielnicy Kochłowice. Jak ustalili śledczy, wszystko wydarzyło się podczas libacji alkoholowej. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 62-latkowi prokuratorskich zarzutów. Podejrzany trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Fundacja PGE Energia Ciepła zaprasza osoby lubiące śpiewać, dla których ważna jest piosenka o wysokich walorach muzycznych i literackich, do zgłoszenia się do eliminacji w 23. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Zgłoszenia na przesłuchania przyjmowane są do 31 stycznia. 21 i 22 lutego odbędą się eliminacje, na 23 lutego zaplanowano finał konkursu krajowego, zaś dzień później odbędzie się koncert laureatów. Zaraz po Nowym Roku wstrzymany został nabór do programu Czyste Powietrze, w ramach którego indywidualny odbiorca może ubiegać się o dofinansowanie lub pożyczkę na wymianę źródeł ciepła. Mimo to rybnicki magistrat uruchomił specjalny punkt konsultacyjny, w którym każdy zainteresowany może uzyskać niezbędne informacje dotyczące programu. Budynek A przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku. To właśnie tutaj w poniedziałek 7 stycznia ruszył punkt konsultacyjny skierowany do mieszkańców miasta chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Jest to bodaj pierwszy punkt w Polsce, który uruchamia samorząd. Na tę rzecz wydajemy na to 100 tysięcy złotych. Punkt działa od poniedziałku do soboty. W poszczególne dni są różne godziny, tak żeby każdy, kto ma taką potrzebę, mógł z tego punktu skorzystać. Problem w tym, że z początkiem roku program rządowy Czyste Powietrze został zawieszony, jak informuje na swojej stronie internetowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Nabór wniosków wznowiony zostanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym. Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową. Sytuacja ma wrócić do normy najpóźniej w ciągu miesiąca. Dlatego też warto skorzystać z punktu informacyjnego już teraz. Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych. I w ramach programu można uzyskać finansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku, czyli ocieplenie ścian, dachów, a także na wymianę źródeł ciepła w postaci kotłów piątej klasy na paliwa stałe czy kotły gazowe lub olejowe. Do tego dochodzą różnego rodzaju pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Można tu uzyskać pieniądze w postaci dotacji
przy czym wielkość tej dotacji jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie i w formie pożyczki. Mamy nadzieję, że Rybnik będzie miastem, który pozyska rekordowe ilości dotacji dla indywidualnych mieszkańców. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można uzyskać, odwiedzając punkt konsultacyjny przy ulicy Rudzkiej bądź pod numerem telefonu 32 739 6166. Wychowanie do życia w rodzinie i poradnia życia rodzinnego to dwa aspekty dzisiejszej edukacji seksualnej dzieci, młodzieży i osób pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nauczaniem na poziomie szkolnym, w drugim jest to uzupełnienie wiadomości osób dojrzałych i świadomych. Pomoc na tym polu w każdym wymiarze jest cenna i potrzebna. Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot, ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści. Wiedza jest dosyć powszechna na ten temat, natomiast problemem jest źródło wiedzy. Nasi uczniowie, ja mówię teraz bardzo ogólnie, nasi uczniowie, czyli powiedzmy młodzież i dzieci w tym wieku sięgają po różne źródła informacji. Niestety ten obraz życia w rodzinie, bo tak się pięknie ten przedmiot nazywa, ale tej sfery intymności jest bardzo zakłamany, bardzo zafałszowany i media, czy też grupa koleżeńska przekazuje bardzo skrzywiony obraz. Więc jak najbardziej myślę, że te zajęcia są istotne w szkole. W odróżnieniu od innych przedmiotów, wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowe, rodzice mogą więc zwolnić ucznia z zajęć, wypełniając w szkole odpowiednią deklarację. Jednak sami zainteresowani, czyli dzieci, uważają, że ten przedmiot jest cenny i potrzebny w ich edukacji. Według mnie ten przedmiot był bardzo potrzebny, bo pomógł mi on w takim stopniu, że po prostu wiedziałam więcej o takim życiu codziennym. Bardziej takim już doroślejszym niż tam przed tym z zajęciami. Dla mnie jest ważny, ponieważ dzisiejsza młodzież się uczy różnych rzeczy. I dla mnie to jest właśnie ważne, żeby wszyscy się uczyli takich rzeczy. No pani tam rozmawiała o różnych rzeczach w rodzinie i było ciekawie. Jest konieczny, ponieważ uczniowie muszą się uczyć o seksie. Że potem mogą mieć jakieś problemy, komplikacje z tego. Są potrzebne, dowiedzieliśmy się tam różnych rzeczy, na przykład jak wygląda rodzina, czym się charakteryzuje dobra rodzina i o czym należy pamiętać w rodzinie, że wszyscy jesteśmy, mamy jakieś zasady w rodzinie i musimy się ich przestrzegać. Wiedza, jaką czerpią młodzi ludzie o sprawach intymnych, pochodzi w wielu przypadkach z niewłaściwego źródła. Młodzi ludzie w tej chwili mają bardzo szerokie spektrum w kierunku poznawania własnej płciowości. I to spektrum jest różne w zależności od tego, z jakich źródeł pochodzi. Zajęcia szkolne powinny uczyć szacunku dla ciała innej osoby oraz poznać sposoby na to, jak obronić swoją nietykalność seksualną, nauczyć się korzystać z internetu w taki sposób, by umieć rozpoznać negatywne treści. Jednym z celów zajęć WDŻ jest także uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Taka wiedza na pewno zaprocentuje w przyszłości u osób wkraczających w dorosłe życie. Tą informacją kończymy raport. Za chwilę magazyn Sport i prognoza pogody. Bądźcie Państwo z nami, a za dziś dziękuję. Do zobaczenia.